Siemanko, może nie uwierzycie, ale wymyśliłem pomysł. A mianowicie postanowiłem, że pod koniec każdego miesiąca, czy tam kilka dni po jego zakończeniu, będę wypuszczał taki odcinek podsumowujący ten miesiąc, w którym jeszcze raz króciutko zrekapituluję numery z odcinków, które w danym miesiącu pojawiały się na kanale i spośród nich wybiorę ten, który najbardziej, a który najmniej mi siadł i postaram się jakoś uargumentować swój wybór. Propozycja została przyjęta z aprobatą przez moich wielce szanownych patronów, a jaki będzie jej finalny ogólny odbiór, to się okaże. Pamiętajcie jednak, że to jest pilotażowy odcinek takiego formatu, więc mogą być pewne niedociągnięcia. Ale oczywiście pozostaję otwarty na wasze sugestie, podpowiedzi, co jeszcze można tu dodać, albo o czym wspominać, żeby po prostu przyjemnie wam się oglądało. Dzisiejsze podsumowanie będzie dotyczyło ubiegłego miesiąca, czyli czerwca, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam do oglądania. A we wspomnianym czerwcu na kanale pojawiło się 9 odcinków z oceną rapowych kawałków. Zapisów transmisji live oczywiście nie liczymy. Na początek pokażę wam ranking tych odcinków względem odtworzeń. Powinien się zaraz pojawić tutaj albo tutaj. To oczywiście nie odzwierciedla moich osobistych odczuć względem danego kawałka, ale pokazuje, który odcinek przez was był najchętniej oglądany. I tak jak widzicie, najwięcej wyświetleń w tym okresie uzyskał kawałek 5 influencerek od Zeamsone. Za to najmniej interesujący okazał się odcinek poświęcony Slavi od Fonosów z Indebem. Oczywiście ma tutaj też znaczenie czas publikacji danego odcinka, no bo siłą rzeczy te opublikowane wcześniej miały więcej czasu na zebranie tych wyświetleń, ale z doświadczenia wiem, że pewna tendencja jest widoczna już w ciągu pierwszych 30 minut od wrzucenia odcinka, więc jest to tam jakoś miarodajne. Co nie zmienia faktu, że wciąż nie ma znaczenia w kwestii mojej osobistej oceny, którą ja postanowiłem oprzeć na kilku czynnikach, które dla mie jako słuchacza mają znaczenie. Czyli na przykład, czy utwór wzbudził we mnie emocje, czy wywołał te przysłowiowe ciarki, czy miał dla mnie jakąś wartość, czy to rozrywkową, czy merytoryczną, i tego typu sprawy. Czy po prostu jest to kawałek, do którego ja jeszcze wróciłem i będę wracał. No i oczywiście, tutaj mogę was lekko zaskoczyć, tekst. Aczkolwiek zaznaczam, że nie do końca chodzi o treść czy przekaz, choć to oczywiście też jest ważne i będzie w jakiś tam sposób brane pod uwagę, ale ze względu na to, że jak już ustaliliśmy, utwór, tekst utworu nie musi być jakiś podniosły, nie musi poruszać ważnych tematów, żeby być zajebistym, fajnie poskładanym tekstem, to treść będzie miała w mojej finalnej ocenie mniejszą wagę niż zajebistość tekstu samego w sobie i przede wszystkim sposób wykonania go. Bo nie oszukujmy się, ale dobre flow i odpowiednia wczuta potrafi nadać tej zajebistości nawet takim słabszym wersom. Mam nadzieję, że zasady są w miarę jasne i przechodzimy do meritum. A czerwiec otworzył nam Grubson i jego Na szczycie. I muszę przyznać, że otworzył go z przytupem, opowiadając nam o tym, że mimo całego zła, jakie na co dzień nas spotyka, mimo że człowiek człowiekowi wilkiem, to w końcu wszyscy odnajdziemy spokój i pojednamy się z tymi, których tak bardzo nam brakowało. W mojej opinii jest to numer, który wyczerpuje wszelkie znamiona utworu kompletnego. Tekst, a w nim niezwykle dobra, mimo trudnego tematu w pewnym sensie pozytywna treść, wzbudzająca emocje, skłaniająca do refleksji i podana w kapitalny, przyjemny dla ucha sposób. Słowem, Grubson już na początku zdecydowanie wysoko zawiesił czerwcową poprzeczkę. A jako następny do konkurencji stanął pan Gruby Mielcki z utworem Cel, w którym to utworze niejako w telegraficznym skrócie przedstawił nam historię swojej kariery i pokazał, jak ogromny wpływ na nasze życie ma nasz stosunek do tego, co nas spotyka. Mielcki mimo wielu przeciwności nie poddał się i zawsze dążył i wciąż dąży do obranego celu. Generalnie bardzo fajny tekst, świetny flow i wręcz wyczuwalna determinacja Mielskiego, która sprawia, że słuchacz po prostu wie, że chłop prędzej czy później ten swój cel osiągnie. Również bardzo mocna pozycja, do której chętnie wracam. Po Mielskim na kanałową scenę wjechał Jan Rapowanie z kolegami. I przyznam szczerze, że przez chwilę zastanawiałem się, czy takie wspomaganie nie powinno go dyskwalifikować, ale jednak uznałem, że wybieram, który kawałek jako kawałek najlepiej mi siadł, a nie konkretny raper, więc to, czy numer wykonała jedna osoba czy siedem, nie ma tutaj żadnego znaczenia. I tak numer Wybory, bo o nim mówimy, był nieco inny, bo w klimatach bardziej klubowych, co oczywiście też ma swój urok i wcale nie przeszkodziło w tym, żeby jednak w tekście dało się znaleźć pewną głębię i
nawet przyzwoity zaczątek do dyskusji o tym, czy sama świadomość tego, że wszystko co robimy to nasze wybory, które mają swoje konsekwencje, jest odpowiednim usprawiedliwieniem dla robienia tego, na co ma się ochotę. Także raczej bęgier, ale zdecydowanie przemyślany, za co wielki props. W kolejnym odcinku pojawił się Szpaku i trochę nas ochłodził swoją krainą lodu. Dosłownie ochłodził, bo jeżeli o mnie chodzi, to ten kawałek ostudził nieco mój zapał. Chodzi mi o to, że jako fan twórczości Szpaka, bardzo czekający na zbliżający się krążek, ze świetnym wrażeniem, jakie pozostawił mi poprzedni singiel promujący tenże, muszę wyznać, że Kraina Lodu, mimo bycia wciąż niezłym numerem, wywołała u mnie uczucie pewnego niedosytu. Kawałek sam w sobie, powiedziałbym, mocno szpakowy, czyli nacechowany emocjonalnie, przeplatający przeszłość z teraźniejszością, trzymający pewien poziom, którego by się oczekiwało, jednak w całości, jak wspomniałem, czuję w nim niedomiar zajebistości. Choć nie oszukujmy się, trudno oczekiwać, żeby każdy jeden kawałek danego artysty rozsadzał sufity. W dalszej kolejności swoim występem na kanale zaszczycił nas człowiek orkiestra, czyli Ze Amsone ze swoim numerem 5 influencerek. Warto dodać, że w momencie nagrywania tego materiału kawałek zajmuje pierwsze miejsce na YouTube'owej karcie na czasie w kategorii muzyka i trudno się temu dziwić, ponieważ brzmieniowo jest naprawdę świetny. I właśnie ze względu na to świetne brzmienie i równie świetne wykonanie, nie mam większych problemów z przymknięciem oka na jak na Ze Amsone bardzo średni tekst. Chociaż może nawet nie sam tekst, a raczej treść, a raczej jej brak. No ale jak wiadomo, nie tylko to się liczy, a dosłownie wszystkie inne czynniki składające się na ogólną kozackość numeru bez większych problemów bronią ten utwór. Następnie zagościł u nas Krystian spod krakowskiego Wypizdowa, czyli Arne. Wspomnę tylko, że miałem niekłamaną przyjemność poznać go osobiście i oprócz tego, że utalentowany, to jeszcze przekochany typ, chociaż zapłaciłem za kolejkę i miał postawić następną i tak czekam do tej pory. W utworze Miałem Nie Palić, który wziąłem sobie na tapet na odcinku, Arne dzieli się z nami swoimi wewnętrznymi rozterkami na temat pewnego rodzaju samotności, na którą trochę skazuje nas jakakolwiek rozpoznawalność. Na temat oczekiwań, jakie inni mają wobec nas i jakie my sami mamy wobec siebie i jak czasami trudno jest im sprostać. A wszystko to bardzo przyzwoicie wykonane i rapowo, i wokalnie, i podszyte mega przyjemnym bitem. Chciałbym jeszcze dodać, że naprawdę szczerze cieszę się z tego, że taki mimo że jakoś tam znany, to jednak mniej znany od konkurencji artysta znajduje się w tym zestawieniu obok, no nie oszukujmy się, gigantów i jest w stanie mierzyć się z nimi jak równy z równym. To jest piękne, muzyka jest piękna. Kolejna pozycja na liście to nikt inny jak oni, ale nie tylko oni, tylko oni, czyli trzeci wymiar z utworem Skamieniali. A jest to następny numer w tym zestawieniu, który z absolutnie czystym sumieniem mogę nazwać kompletnym, mającym po prostu wszystko. Świetny tekst z bardzo ważnym i niestety ponadczasowym przekazem o tym, jak jesteśmy zaślepieni, jak dajemy sobą manipulować i nawet nie próbujemy dostrzec prawdy. O tym, że nie doświadczamy świata takim, jaki jest, tylko takim, jak nam go pokazują i łykamy to jak pelikany, żyjąc sobie w tej fałszywej bańce. Do tego kapitalne wykonanie i rewelacyjny beat. Aż człowiekowi smutno, kiedy pomyśli sobie, że formacja już dzisiaj nie istnieje, a jej ewentualna reaktywacja raczej pozostanie w sferze marzeń. Za to istnieje i ma się dobrze formacja Fonos, która wraz z Indebem stworzyła numer Slam, będący kolejną, przedostatnią już pozycją w czerwcowym wydaniu tego rapowego miesięcznika Skobzorskiego. W utworze artyści w ciekawy sposób i w świetnym stylu przeplatają naszą historię i słowiańskie pochodzenie z aktualną, niezbyt ciekawą sytuacją polityczną w kraju, poruszając takie tematy jak ochrona życia nienarodzonego czy kupowanie nas za nasz własny hajs. A robią to przy akompaniamencie niezwykle podniosłego, słowiańsko nacechowanego bitu, który jeszcze dodaje powagi temu i tak już poważnemu utworowi. W moim ogólnym odczuciu numer naprawdę mega dobry, ale niestety, jak raczył trafnie zaznaczyć jeden z widzów w komentarzach, problem z patriotycznym rapem jest taki, że słuchają go tylko patrioci. I o ile jestem przekonany, że ten kawałek dotarł nie tylko do patriotów, a każdy, do kogo dotarł, w jakiś tam sposób go docenia, o tyle faktycznie myślę, że tylko niewielka część osób zrozumie go tak, jak moim zdaniem autorzy chcieli, aby był zrozumiany. A stawkę zamyka nam ostatni numer, który pojawił się jako odcinek na kanale w omawianym czerwcu, czyli Patryk Pierwszy Waza od pana Kizownika. Swoją drogą, ciekawe mamy to zestawienie, nie? Gwiazdami festiwalu będą Madonna, Rihanna, Celine Dion, Shakira i siostry Godlewskie. Nie, no wiadomo, że trochę tam przesadzam, nie? Kizo w swoim najnowszym singlu opowiada nam w zasadzie o tym, co zwykle, a jedyne, czym numer ewentualnie minimalnie się broni, to forma, która w tym przypadku jest mniej disco-polowo-skoczna, a bardziej mimo wszystko rapowo-zawadiacka. Nie zmienia to jednak faktu, że cały numer niespecjalnie się czymś wyróżnia, a w zestawieniu z pozostałymi zawodnikami z tego miesiąca wręcz drastycznie odstaje. I choć posiadania Kinola do interesów faktycznie nie można Kizo odmówić, to niestety nie będzie on przedmiotem oceny. I tym sposobem, moi drodzy, dotarliśmy do końca
czerwcowego zestawienia. W mojej opinii, poza jednym wyjątkiem, stawka jest bardzo wyrównana, a to z uwagi na fakt, że każdy z numerów pod jakimś względem zaskarbił sobie moją sympatię. No ale jak wiemy, niestety na tego typu zawodach zwycięzca może być tylko jeden. I tak po ponownym przeanalizowaniu wszystkich moich za i przeciw dla każdego z numerów, na koniec zostały mi dwie pozycje, pomiędzy którymi było mi najtrudniej się zdecydować, czyli cel grubego Mylskiego i grubsonowe na szczycie. Jednak jakąś decyzję musiałem podjąć, w związku z czym tytuł najlepszego numeru, jaki przyszło mi sprawdzić w czerwcu, otrzymuję... Na szczycie od Grubsona. Swoją decyzję uzasadnię tym, że ja tak na co dzień, mimo że staram się być otwarty na różne spojrzenia i bardzo lubię sobie o nich podyskutować, to jestem osobą o raczej ugruntowanych poglądach na świat, a ten utwór, obok tego, że jak wspomniałem, jest po prostu kompletny, to jeszcze niesie w sobie jakąś taką magię, która na moment, tylko na momencik, ale jednak zmusiła mnie do poddania w wątpliwość swoich własnych przekonań. Natomiast jeżeli chodzi o najsłabszy numer z odcinków opublikowanych w czerwcu, który nie dał mi absolutnie niczego, no to chyba was nie zaskoczę, mówiąc, że tutaj Patryk pierwszy Waza od Kizo był absolutnie bezkonkurencyjny i chyba nawet nie będę się silił na jakieś merytoryczne uzasadnienie takiego wyboru. No i to zasadniczo tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało i czekam na jakiś feedback z waszej strony. Czy podoba wam się taki format i czy iść w tę stronę? Chętnie też poczytałbym wasze typy w komentarzach, który z wymienionych kawałków najbardziej, a który najmniej wam się podoba. Może macie jakieś pomysły, co tu jeszcze można dodać, o czym mógłbym wspominać. Tak jak na przykład teraz przyszło mi do głowy, że mógłbym przy okazji każdego kawałka dodawać według mnie najlepszy wers z danego numeru, czy coś w tym stylu. No generalnie chciałbym, abyśmy tak naprawdę wspólnie stworzyli ten format. I tym miłym akcentem pozwolę sobie zakończyć na dziś. Jeżeli ci się podobało, to daj lajka i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to linki w opisie. Podaj na Twitcha, Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!